One Man Show. Cześć, witam serdecznie. Wtorek, 26 dzień stycznia. Jeżeli 26 dzień stycznia, to znaczy, że urodziny ma José Mourinho. A jak ma urodziny José Mourinho, to oznacza, że urodziny ma również pan Pawełek Zarzeczny. Możecie słać życzenia. Oczywiście Karol przyszedł, nawet nie złożył mi życzeń, ani browaru nie przyniósł. Ja nie wiem. W ogóle orientacja w skali od 0 do 10 powiedziałbym minus 3. Coś jak jeden Norwek, jak grał w Wimbledonie i pytano, jakie ma Winnie Jonesa, jakie noty daje za wybryki poszczególnym piłkarzom. No i on, a nazywano ten zespół szalonym gangiem, więc on daje temu 8, temu 9, temu 10, temu 8, temu 9, temu 10. No i padło na jednego Norwega i jeden. No więc to właśnie coś na ten temat. W każdym razie kolejny rok minął, a ten rok był dla mnie o tyle przyjemny, że minął razem z Weszło. Znaczy razem z wami, nie burakami. Szybciutko zrobimy sobie taki kios z makulaturą, czyli One Man Show. Wczoraj się poświęciłem, nawet obejrzałem mecz piłkarzy ręcznych z Białorusią. To taki łomot, masakra. Można powiedzieć, że oddający mniej więcej potencjał ekonomiczny obu krajów, ale jedna rzecz mnie zmartwiła i to tak mówię szczerze i absolutnie bez bicia, że my absolutnie nie potrafimy robić tego, co jest naszą silną stroną w futbolu, czyli w piłce, ale nożnej. Mianowicie nie potrafimy grać z kontry, mianowicie nie ma absolutnie ani momentu na szybki atak. Jak graliśmy z Norwegią, Norwegia na szybkim ataku nam rzuciła 30 goli. My na szybkim ataku nie strzeliśmy żadnego. Dzisiaj ze zdumieniem czytam w komentarzach, że podobno mamy świetnych skrzydłowych. Ja tego nie dostrzegłem. Natomiast problem w czym tkwi? Żeby zrobić kontrę, to musi być strzał niecelny albo obroniony, ale tak czy owak piłkę powinien zagrać bramkarz i powinien rzucić te 30-40 metrów do gościa, który już tam szybciutko tymi małymi nóżkami, właśnie skrzydłowy, przed repce aż pod tamtą bramkę piłkę złapie, rzuci. Po pierwsze, jest pewny gol, ponieważ on ma tylko przed sobą bramkarza, to jest właściwie 100 na 100. A po wtóre, jeszcze nie jest ustawiona obrona, jeszcze nie ma tego półkola, jeszcze nie ma tej strefy takiej, czasami podwójnej. A po trzecie, akcja trwa szybko, nie trzeba aż pół minuty się mordować i potem czekać, że czas upływa i trzeba rzucić z byle jakiej pozycji, nawet nieprzygotowanej. Więc my tego nie potrafimy, więc jak ktoś mi będzie wmawiał, a uwierzcie mi, pan Paweł zna się na sporcie i zna się również na piłce ręcznej. Uwierzcie mi, jak ktoś będzie mówił, że mamy fantastyczny, złoty zespół, to jest to po prostu nieprawda. A już pomijam jeszcze jedną rzecz i to muszę koniecznie powiedzieć. Jak słyszę, jak jeden Niemiec wrzeszczy na naszych po niemiecku, czyli Niemiec w Polsce na Polaków wrzeszczy po niemiecku, to już mnie krew zalewa. Bo mi się przypomina Sztetkę albo Brunner, ty świnio, nie? Ze mną takie numery. A z kolei, żeby nie było tak, że tylko u nas jest tak dziwacznie, a w Białorusi trener z kolei ze swoimi zawodnikami rozmawia po rosyjsku, tak jakby nie istniał język białoruski, to naprawdę, mówiąc szczerze, te mistrzostwa pokazują, że myśmy jakby totalnie zatracili język własny. Język to kultura. Kultura to tożsamość, to osobowość, to wszystko to, co nas otacza, co jest wartościowe, za czym tęsknimy, jak wracamy do domu. Wszystko jedno, czy to na wsi, czy w mieście, to jest właśnie to. I bardzo mnie to niepokoi. Czyli niepokoi mnie wyjście do szybkiego ataku, którego u nas nie ma, nie funkcjonuje. A dwa, to, że świat sportu stał się taki trochę odkulturowany. I oczywiście są takie rzadkie przypadki, gdzie jeszcze to trwa, no takie to już klasyczne to Piqué i miłość do Katalonii, do Barcelony. Natomiast to mówię, przez to, że jest to tak rzadkie, to jest aż znane i głośne. No, szkoda, że nie jest powszechne. I szkoda, że ten cały Bigler nie nauczy się polskiego. Już tu jest u nas 2 albo 3 lata.
Dlaczego? Dlatego, że jakoś nikt nie przeszkadzał Pepowi Guardioli, że jak wiedział, że idzie do Bayernu, to się nauczyć niemieckiego, tak? No i Hiszpan mówi po niemiecku i trudno, koniec, kropka, wziął i się nauczył. Ja pamiętam, taki był piłkarz, jeden z moich ulubionych napastników, no bo ja zazwyczaj nie lubię prawych obrońców, więc jeden z moich, oczywiście były wyjątki, na przykład Manfred Kals, znakomity, więc nie lubię ludzi leniwych. I taki Jürgen Klinsmann, wybitny napastnik, on tak, grał we Francji, się nauczył francuskiego. Niemiecki znał, bo się urodził w Stuttgarcie chyba. Grał w Anglii, to się nauczył angielskiego. Grał we Włoszech, to się nauczył. Karol, jakiego się można języka nauczyć we Włoszech? Podejrzewam, że włoskiego. I jest to dobra odpowiedź. Nauczył się włoskiego. I po prostu ten człowiek, gdzie nie jechał grać, to tam natychmiast uczył się języka swoich gospodarzy, tych, którzy mu przynoszą obiad, języka kelnerów, języka, nie chcę mówić, że prostytutek, ale też języka kierowców taksówek. To jest podstawa. To świadczy o tym, że my, ruszając świat, jesteśmy do tej podróży przygotowani. My niestety się zachowujemy jak te muzułmanki w Anglii. Teraz okazuje się, premier Cameron postanowił sfinansować naukę języka angielskiego dla muzułmanek, ponieważ one żyją w Anglii i nie znają języka ani w ząb, ani jednego słowa. I ja tak sobie pomyślałem, no, my się niestety często zachowujemy jak te muzułmanki w Anglii. Po prostu nam się wydaje, że przyjdzie ktoś i nam rozwiąże problemy, tak jak za Biglera jakiś gościu stoi z boku i tłumaczy to na polski. I to są takie mądre rzeczy. Atakować, albo strzelajcie, albo nie wpuszczajcie bramek, albo jeszcze, no to jest takie prymitywne wszystko, uproszczone do bólu. Bez czucia tego języka to się nie da wycisnąć w sporcie maksimum. To tylko będzie cały czas półśrodek. No i koleżanka akurat, nawet nie brzydka, ja tam staram się czasem mieć dla zmylenia też ładniejsze koleżanki, mówi, gdzie się można nauczyć angielskiego. W Warszawie najlepiej. No więc ja powiedziałem, no przede wszystkim to u mnie. Przy okazji połączymy z francuskim, a dwa, że no zresztą moje dzieci mówią perfekcyjnie, więc chyba można się nauczyć, nawet u mnie, ale nie ode mnie, tylko u mnie. Ale sobie tak teraz pomyślałem, po co ona ma się uczyć w Warszawie, jak ona może założyć burkę, pojechać do Anglii i niech Cameron ją nauczy. Prawda? Jakie proste. No, ale słuchajcie, czy mam zacząć od ciekawostek? Chyba tak. Ciekawostek, bo wiem, że weszlaki to żyją pewnymi tematami. Ja nawet nie wiem, czemu one, te tematy, niektóre rodzą się, niektóre umierają, ale najciekawsza wiadomość. Przegląd sportowy i to na stronie 18 dopiero, ale... A czekaj, może zobaczymy, czy to jest na pierwszej. No nie, na pierwszej tego nie ma. Na pierwszej tego nie ma. Ale jest... Jest na 18 na samym dole. Wiadomość, krótka notka, nawet autor się nie podpisał. Tytuł. Żyro wypada na 8 tygodni. Anglia. Kontuzja łydki napastnika Wolverhampton okazała się poważniejsza niż początkowo przypuszczano. Ja tu toczyłem takie dyskusje z fanami, takie bardziej w naszych głowach, niż żebym ja o tym opowiadał. O tym, że ten chłopak nie ma ambicji, że poszedł do drugiej ligi. Zresztą do ligi dosyć brutalnej i dosyć takiej, która no, ludzi wyniszcza, a on całe życie miał problem z łydkami. Z łydkami, z kostkami, no, z czymkolwiek i tak dalej, i tak dalej. No to się okazuje, że doznał kontuzji łydki, ścięgna i będzie pauzował 8 tygodni. I to jest teraz się nawet okazuje, że może ta Legia w tym swoim nieszczęściu, no bo straciła młodego zawodnika, utalentowanego, jednak mimo wszystko zrobiła dobry interes, bo przynajmniej jakieś pieniądze za niego wyciągnęła, zamiast cały czas go kurować u lekarza. Dobra, Polak jest szybki, nie tylko na boisku. Kamil Grosicki w tym, co on tu pędził, 170 po francuskiej autostradzie. Porsche Cayenne, no ja tam tylko powiem, Porsche Cayenne to dosyć słaba fura jest, mówiąc szczerze, stać by go było na coś lepszego. To raz, dwa, że francuskie autostrady
są dosyć przyzwoite i tam 170 to jest dosyć wolno. Ja jeździłem 230, 250 i to nie stwarzało żadnego problemu, tylko że jest tam 130 i oni tak jak Niemcy. 130 to jadą wszyscy 130, koniec, kropka, ale ani nie 125, ani nie 135, tylko po prostu 130. Ja raz pojechałem do Francji taką super bryką, to po prostu miałem zainstalowany ogranicznik prędkości w samochodzie i to Kamil też powinien coś takiego sobie strzelić, mianowicie, że ile byś nie cisnął tego pedału gazu, to po prostu ten samochód się już bardziej nie rozpędzi. To możemy sobie dowolnie ustalić, tak? Ja miałem akurat na 170, ale ktoś sobie może ustalić na 130 i to jest naprawdę dobry patent, bo on jakby skutecznie leczy nogę przed tym, żeby ta noga nam się zapadała w podłogę, tak? Żeby ona cisnęła, bo inaczej to zrobimy tak jak Kubica w rajdzie Monte Carlo, czyli trzepniemy w drzewo. I jeszcze wracając do Kamila, bo tutaj, że jechał za szybko. No tak to bywa, że się codziennie parę tysięcy ludzi jeździ za szybko w Polsce, tylko że o nich nie piszą gazety. Natomiast no, smutne jest to, że jeździł bez prawa jazdy, bo to, mówiąc szczerze, źle świadczy o reprezentancie Polski. Ja też miałem zabrane prawo jazdy i w tym momencie, jak miałem zabrane, to nie wsiadłem ani razu. I koniec, kropka. Nie, to nie. Jest zabronione, to jest zabronione. Ale, że ta choroba jest powszechna, tu są jakieś podane przypadki różne. Oni też szaleją za kółkiem, Benzema, Balotelli, Anderson. To mnie jednak najbardziej zaskoczyła sprawa z Marco Reusem z Dortmundu, którego policja niemiecka zatrzymała też jakimś Porsche, czyli tylko nie takim tym, nie taką blaszanką, tylko jakimś takim konkretnym, wyścigowym. Zatrzymali się, okazało, że prawa jazdy to nie miał nigdy, a jeździł ileś lat już. No i skutek był tylko fajny, mianowicie dali mu pół miliona euro, słuchajcie, to nawet jak ktoś dobrze zarabia, to te pół miliona to musi robić wrażenie, za pół miliona euro to można sobie kupić parę mieszkań w Warszawie, więc to taki mandat, po prostu tylko za to, że jechał bez wymaganego dokumentu. Natomiast ja mam tylko pewne obawy, bo nie sądzę, żeby Kamil, którego jak wiecie od dawien dawna znam i lubię, chociaż to takie ambiwalentne uczucie, ponieważ parę zdarzyło mi się kiedyś mnie naubliżać, no ale potem się okazało, że przypękał, że Kamil tak naprawdę to nie wie, co to jest pół miliona euro, ani co to jest 5 euro, ani co to jest 100 euro. On mniej więcej, jego świat postrzegany jest troszeczkę bardziej prosto. On po prostu się śpieszył na samolot i dlatego depnął na pedał. W każdym razie mówię, nie robiłbym problemu z tego, że jechał za szybko, bo w końcu po to się produkuje samochody, które mają na liczniku po 260. Ja mam na podwórku takie Z2, a w Zalesiu to mam chyba taki, co ma nawet 300.